call me a god. To the top, gotta fill up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. 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 Wolumen. Opowiada Mięśniak. Szymona Złomianek, przedstawiciela zbuntowanej frakcji Młodych Żoliborskich, poznałem dzięki Jackowi Strażakowi. Od początku przyjął wobec mnie przyjazną postawę. Słyszałem o nim już wcześniej, gdy tematem rozmów było bielańskie targowisko Wolumen, gdzie notabene sam się czasem pokazywałem i gdzie moi małolaci z Ochoty też chętnie zajeżdżali upłynnić zajumane na dzielnicy Fanty. Teoretycznie Szymon mógł zażądać kasy za pomoc w temacie Wolumenu, argumentując na przykład koniecznością opłacania psów i innymi kosztami związanymi z nieprzewidzianymi przypałami i towarzyszącymi im atrakcjami. Jednak nawet nie zająknął się na temat finansów. Zaproponował za to: chodź, pokażę ci, jak się zarabia. Chociaż nie musiał być do mnie aż tak pozytywnie usposobiony. Mógł powiedzieć, że Wolumen jest jego i że nie mam tam wstępu. Wtedy jednak skazałby się na otwarty konflikt ze mną, a w tamtym czasie ewentualnej konfrontacji by nie wygrał. Ewentualnej, bo prawdopodobnie do żadnej spiny by jednak nie doszło, a w przypadku jakiegokolwiek zaiskrzenia wkroczyłby natychmiast Jacek Strażak z propozycją nie do odrzucenia. Panowie, dogadajcie się, przecież obaj jesteście moimi kolegami. Szymon zawsze umiał wypowiadać się ładnie i sensownie, przy czym dysponował bogatym zasobem słów. Miał pod sobą niezbyt liczną, ale ostrą ekipę, będącą niewielkim odłamem żoliborskich. Sprawdzonych wariatów, skutecznych w akcji i nie cofających się przed niczym. Szymon należał do frakcji tych młodych buntowników, która wypowiedziała posłuszeństwo samemu ojcu chrzestnemu Żoliborza, Stefanowi K., pseudonim ksiądz. Niepodzielnym królestwem Szymona był właśnie teren bazarku na Wolumenie. Urobek z tego miejsca stanowił jego główne, bardzo dochodowe źródło utrzymania. I chociaż przyjmował przy różnych okazjach inne chałturki, to jednak na Wolumenie czuł się jak przysłowiowa ryba w wodzie. Pochodził z Łomianek, skąd na Żoliborz i Bielany miał rzut beretem. Wszyscy na mieście kojarzyli go właśnie z Łomiankami, w związku z czym przylgnęła do niego ksywa Szymon z Łomianek. Niski, przysadzisty, łysy, zazwyczaj mocno opalony, a zarazem zadziorny i pełen determinacji. Nigdy nie odpuszczał. Spotkałem się z Szymkiem w którąś niedzielę. Chodź, Mięcho, pojedziemy na Wolumen. Zobaczysz, jak łatwo zarabia się siano. Rzucił w moją stronę. Pojechaliśmy więc razem na Wawrzyszew. Dotarliśmy do wielkiego placu, otoczonego wieżami budynków z wielkiej płyty. Od strony ulicy Lindego horyzont zamykały sosny Lasku Bielańskiego, przylegającego bezpośrednio do szpitala przy Cegłowskiej. Już z daleka zobaczyłem symetrycznie ustawione rzędy bazarowych stoisk i tłumy kupujących. Dał się słyszeć typowy dla dużego skupiska ludzi gwar, a szczególnie tłoczno robiło się w okolicach wejść, gdzie przybywający na bazar mijali się z tymi, którzy wychodzili z targowiska po dokonanych zakupach. Weszliśmy na bazar. Szymon podszedł do jednego z handlujących i zabrał mu torbę z radyjkami. Z głośnym okrzykiem: wypie... To tak można? Zapytałem Szymka nieco zaskoczony. No jasne, odparł Szymon. Ograbionym był handlarz, który próbował upłynnić ukradzione radia. Jeśli ktoś w podobnej sytuacji coś by tylko bąknął, dostałby od razu z dyni.
Oczywiście wcześniej pytało się handlujących, od kogo jesteś. I jeżeli okazywało się, że nie byli pod nikogo istotnego podpięci, to mogli mieć zarekwirowany cały towar. Naturalnie, chłopaków ode mnie z Ochoty nikt na wolumenie nie tykał. My nie skubaliśmy Szymonowych handlarzy i paserów, a oni nie skubali naszych. Kiedyś zdarzyło mi się jednak jebać z rozpędu typa, który wcześniej się nie odezwał, i zabrać mu całą kradzioną elektronikę wyłożoną na sprzedaż. Niedługo potem zadzwonił do mnie Szymon. Mięcho, jebnąłeś... No to co, on dzioba nie ma, żeby powiedzieć, od kogo jest? Odparłem. No, ja wiem. To tam tylko pamiętaj, mordo, tak już na przyszłość, że on ode mnie jest, jak coś. Zakończył Szymon. Później, gdy robiliśmy kolejne wjazdy, handlarze już się wycwanili. Zostawiali czujki na wejściu i wzajemnie się ostrzegali, gdy wchodziliśmy na targowisko. Pewnego dnia wpadliśmy na bazar, patrzymy, a na placu nie ma żadnego radiowca. Co jest grane? Pomyśleliśmy ze zdziwieniem. I wtedy płatnicy poinformowali nas, że tamci ulotnili się na chwilę przed naszym przyjściem. Jak tylko zobaczyli, że wchodzicie, to od razu zwiali przez siatkę. Następnym razem Tomek Czerwus został na obcince przy jednym wejściu, ja przy drugim. A potem obaj szliśmy powoli do środka placu, zaganiając handlarzy, chcących obejść nas śpiesznym krokiem. Chodź tu, postaw tę torbę. Innym razem, gdy mieszkałem na Pruszkowskiej, przy winklu z Pawińskiego, przywiozłem z bazaru cały stos elektroniki, wielki jak paleta z książkami. Następnie szukałem kogoś, kto by to rozprowadził. Później już nie przywoziliśmy towaru z wolumenu, tylko opychaliśmy od razu na miejscu. Zawsze rzucał nam się w oczy kawałek terenu, gdzie sprzedawano kradzione auta. Na przeciwległym końcu bazaru jeden gość miał budę i kiedyś nas zagadnął. Panowie, po co wam tyle tego? Co cię to obchodzi? Odparłem. Przynoście do mnie, będę to żenił dalej, zaproponował. I poszło za jego sugestią, a my zyskaliśmy cenny kanał dystrybucji na bielańskim targowisku. Liczba radyjek, jaka przewinęła się w końcówce lat 90. przez wolumen, była wprost niewyobrażalna. Trudno ją dziś oszacować. Ale z pewnością można mówić o tysiącach. Handlowali nimi nie tylko złodzieje, którzy sami latali na radia po całej Polsce, ale także największe kozaki, mające w ofercie wypasione egzemplarze ukradzione za granicą i następnie przemycone do kraju. Na wolumenie nie prowadzili działalności wyłącznie złodzieje. Trafiali się też zwykli ludzie, którzy chcieli sprzedać używany sprzęt, bo kupili nowszy i lepszy. Na tej zasadzie przy samym wejściu stał sobie kiedyś jegomość z radiem. Spodobało nam się to radio, więc je sobie wzięliśmy i poszliśmy dalej, uznając ograbionego koleżkę za kolejnego złodziejaszka. Tym bardziej, że prawie nie protestował. Jak się miało wkrótce okazać, brak zdecydowanej reakcji niekoniecznie oznaczał, że wspomniany gość uznał temat za zamknięty. Mimo, że nie podjął od razu żadnych kroków, ażeby odzyskać swoją własność. Nie minęło kilka minut, gdy zadzwonił do mnie Szymon. Mięcho, jesteś na wolumenie? No tak, odparłem spokojnie, domyślając się, że Szymon być może chce do nas przyjechać, by obgadać jakiś temat. Okazało się jednak, że powód wykonania tego telefonu był zgoła inny. Zawijajcie się stamtąd szybko, zaraz będzie nalot psiarni. Zajebiście radio psu. Wyszło na to, że niewinnie wyglądający dżentelmen, którego radyjko przyjęliśmy przy odrobinie perswazji, był czynnym policjantem. W następstwie utraty radia udał się z bazarku do najbliższej komendy policji i zawiadomił kolegów z firmy o przykrym incydencie, a ci, nie tracąc czasu, w imię zawodowej solidarności, postanowili zadziałać natychmiast. Na wolumenie każdy handlujący miał praktycznie spokój pod warunkiem, że raz w miesiącu odpalił kilkaset dolarów, przy czym wysokość odpalanej kwoty zależała od tego, jak duże miał stoisko i na jaką skalę działał. Szymon, jak dziś powszechnie wiadomo, ostatecznie porzucił gangsterkę i przyjął status małego świadka koronnego. Miał na mieście przynajmniej jednego zdeklarowanego wroga w osobie Rafała S., pseudonim Szkatuła, słynnego złodzieja samochodów z lat 90. pochodzącego z mokotowskiego Czerniakowa. I to właśnie jego Szymon najbardziej obciążył swoimi zeznaniami za to, że ludzie Szkatuły mieli wcześniej grozić jemu dziecku. Szkatuła raczej nie był lubiany w środowisku stołecznego półświatka i nie tylko Szymon źle mu życzył.
Miał on zdecydowanie więcej przeciwników niż przyjaciół. Czy nie sprawdził się jako przywódca? Nie mógłbym do końca zgodzić się z taką tezą, bo jednak doszedł do wysokiej pozycji w grupie. Miał też ogromny posłuch w warszawskim środowisku przestępczym na początku bieżącego stulecia, co samo w sobie stanowiło potwierdzenie jego rangi. Swego czasu dotarły do mnie wieści, że Szkatuła wziął na celownik Pawła Błania, jednego z najważniejszych małolatów z mojej grupy na Ochocie, który prywatnie był również dobrym przyjacielem. Szkatuła chciał go zwyczajnie zawinąć. Wkrótce potem, w Pelikanie przy Grójeckiej, doszło do mojego spotkania ze Szkatułą, które poświęcone było między innymi temu tematowi. Rafał miał świadomość, że umówione spotkanie odbywa się na podległym mi terenie. Cała ulica Grójecka, w szczególności jej okolice przy skrzyżowaniach z Dickensa i Korotyńskiego, wszystkim na mieście kojarzyły się z moją ksywą. Rafał S. przyjechał więc tam na gościnne występy. Rozmowa w Pelikanie nie przebiegała w czysto towarzyskiej, życzliwej atmosferze. Miałem przecież do zakomunikowania ważną wiadomość, której przekazanie postanowiłem zostawić na sam koniec. Chciałem, żeby moje słowa utrwaliły się w jego uszach i w głowie, gdy już wróci do siebie po spotkaniu. Postanowiłem uświadomić mu potencjalne konsekwencje wykonania jego zamiaru, przy czym nasza wcześniejsza znajomość, jeszcze z czasów jumackich, połączona z licznymi wspólnymi melanżami, przestawała mieć w tym momencie znaczenie. Zawsze priorytetowo traktowałem zdrowie podległych mi małolatów. Nie mógł im spaść przysłowiowy włos z głowy, gdy byli pod moim skrzydłem. Biorąc pod uwagę wspomniane zasady, oznajmiłem wyraźnie na odchodnym. Błaniu jeździ od teraz bezpośrednio przy mnie. Szkatuła od razu zrozumiał, co chciałem w ten sposób przekazać. Jakikolwiek atak na Błania traktowałbym od tej chwili jako równoczesny atak na mnie. Szkatuła chciał zawinąć Błania w efekcie wyimaginowanej kary, ale niestety, a może na szczęście dla siebie, że chłopak był nie do ruszenia. Jeżeli Rafał po rozmowie ze mną odważyłby się podnieść rękę na Błania, rozpętałby wojnę, w której byłby niechybnie skazany na porażkę, bo potraktowałbym taki atak osobiście. A na mieście wszyscy wiedzieli, że potrafię skutecznie dbać o swoją reputację. W latach 1994-1996 mocno kumplowałem się z Rafałem i nawet się lubiliśmy, ale w roku 1999, a więc raptem po 3 latach, nie byliśmy już w stanie się porozumieć. Bo Szkatuła, nie wiadomo czemu, stał się już wtedy zupełnie innym człowiekiem. Inaczej myślał, inaczej postrzegał pewne sytuacje, jakby zmienił mentalność, przyjmował odmienną od wcześniejszej postawę. Jestem pewien, że gdyby nie doszło do mojego zatrzymania w roku 2000, to nasze spięcie byłoby nieuniknione. I nie było to tylko moje wrażenie, bo Szkatuła w pierwszych latach nowego stulecia miał już na mieście ugruntowaną opinię mściwego i bezwzględnego bandziora. W opisywanych wyżej czasach działalności na mieście często zderzałem się z sytuacją, gdy ktoś próbował pobujać się na moich plecach. Obecnie, śledząc aktywność w internetowej sieci, co po niektórych niedowartościowanych, niedopieszczonych kanałów frustratów i nieudaczników, uważam, że rzeczony proceder ma miejsce także w dzisiejszych internetowych realiach. W latach ubiegłych powoływanie się na mięśniaka czy na sam Pruszków było na Ochocie bardzo modne. Zwłaszcza wśród początkujących łebków, które przyznając się do rzekomej znajomości ze mną, próbowały poprawić swój wynikający z mało poważnego wieku handicap w rozgrywanych lokalnie prywatnych meczach. Nie muszę nikogo przekonywać, że podobne zachowania zawsze bardzo mnie wkurzały. Dziś dokopywanie mięśniakowi na internetowym kanale służyć ma podniesieniu na siłę atrakcyjności wątpliwej jakości historyjek rodem z własnego cienkiego chowu z poziomu chodnika do poziomu kilku tysięcy wyświetleń. Nigdy nie lubiłem sytuacji, w których kompletnie nieznany mi typ strugał przed innymi mojego koleżkę. A takie zjawisko kwitło kiedyś na Ochocie, żeby nie rzec, było wręcz nagminne. Dochodziły do mnie często słuchy, że młode gnojki straszyły się mną tekstem w stylu: ja znam kogoś, kto zna kogoś, a tamten zna mięśniaka i zobaczymy, czy będziesz zaraz taki silny. Z uwagi na to, że w tamtych czasach miałem inne rzeczy do roboty, szkoda mi było czasu na osobiste interwencje w gównianych sprawach.
a już na pewno nie podjeżdżałem pod podstawówki, żeby przyjmować rolę rozjemcy w konfliktach toczonych przez rozjuszonych nastolatków. Niemniej zdarzyło mi się kilka razy gadać przez telefon z gośćmi, którzy mocno stroszyli piórka i w rozmowie ze mną powoływali się na znajomość z mięśniakiem. Rozmowa zazwyczaj kończyła się, gdy docierało do nich, z kim naprawdę rozmawiają. Nieco mniej szczęścia mieli ci, którzy próbowali przekonywać mnie o swoich zażyłych relacjach z mięchem podczas spotkań w cztery oczy. Pewnego przedpołudnia spotkałem na wolumenie Błania. Przyjechał na handel razem z towarzyszącym mu kolegą, który zdawał się być przeświadczony o statusie liczącego się gracza w ochockim półświatku. Jednak gdy w którymś momencie pochwalił się przede mną, że osobiście zna mięśniaka, poczułem niekontrolowany odpał i błyskawicznym prawym prostym wybiłem mu gablotę. Niestety, wypadła chyba większość górnych zębów. Co ty robisz, Grzesiek? To mój dobry kumpel, rzucił się do mnie Błaniu. To po co pierdoli farmazony? Zapytałem retorycznie w odpowiedzi. Z tego co pamiętam, udało mu się na szczęście nareperować stan uzębienia poprzez uzupełnienie znacznych ubytków, a ja w odruchu wyrzutów sumienia chyba dołożyłem się finansowo do tego zabiegu. Niemniej, po owym zajściu poszło w teren szybkie info, że nie lubię podobnych sytuacji, a mianowicie, gdy ktoś próbuje budować pozycję na moim garbie, zwłaszcza wtedy, gdy jest to osoba dla mnie zupełnie obca. Wyżej opisany incydent pomógł jednak mojemu czarnemu PR-owi, a po dzielnicy zaczęły niebawem latać kolejne plotki na mój temat. Kończąc wątek wolumenu, muszę jeszcze wspomnieć o Piotrze Mudyniu, pseudonim Budyń, bohaterze i współautorze wraz z Marzeną Matuszak głośnej pozycji literackiej pod tytułem Ostatni. Przeczytałem to dzieło z wielkim zainteresowaniem i uznaję je za skarbnicę wiedzy o grupie żoliborskiej oraz kronikę ówczesnych wydarzeń, przenoszącą w czasie do przestępczego miasta początku lat 2000. Przy okazji realizacji nowych projektów miałem okazję osobiście poznać Piotra. W czasie przygotowywania materiałów do naszych kolejnych produkcji odwiedziliśmy między innymi teren słynnego bielańskiego targowiska, odbywając zarazem swoistą sentymentalną podróż w czasie. Oczywiście zarówno ja, jak i Piotr jesteśmy dziś innymi ludźmi. Niemniej obaj zostaliśmy silnie naznaczeni piętnem warszawskiej gangsterki, przełomu wieków i już do końca życia nie zrzucimy z siebie tego brzemienia. Gdy przechadzaliśmy się po wolumenie, odżyły nagle wspomnienia dawnych czasów. Tu zawsze stali złodzieje z radyjkami samochodowymi, powiedział Piotr, wskazując miejsce w alejce nieopodal jednej z bram wejściowych. Handlowała tu cała Warszawa, pokazywali się też moi małolaci z Ochoty. Chyba nie było lepszego miejsca na zbyt trefnych fantów, jak właśnie wolumen, odpowiedziałem. Dziś zmieniło się otoczenie dawnego placu. Jest mniej ponuro niż dawniej. Przede wszystkim można się tu łatwo dostać i szybko opuścić teren targowiska, bo o rzut beretem znajduje się otwarta przed kilku laty stacja metra. Kątem oka dostrzegamy, że zostaliśmy rozpoznani przez kilka osób, niepewnie obserwujących nas z przyczajki. W końcu pęka opór pierwszej z nich. Ktoś podchodzi i gratuluje Piotrowi książki, a mi kanału na YouTubie. Chwilę rozmawiamy. Na bazarku nadal czuje się specyficzny klimat, charakterystyczny dla tego miejsca. Na pierwszy rzut oka daje się zauważyć, że wielu handlarzy zna się od dawna i jak zwykle wyświadcza sobie różne uprzejmości. Targowisko zachowało namiastkę magii z lat 90. Bandycka Ochota, DZTK i Grzegorz Mięśniak. Zapraszamy. Grzesiek, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Bandycka Ochota, złote czasy nietykalni. To nasze ulice, pruszków ludzie niesprzedajni. Normalni, nie sądzę, troszeczkę pojebani. To królowie życia, zrycia z wolnością na szali. To panowie brania, zarabiania zerwami ze stali. Chociaż zmiana w bani, to opowiem wam jak było. Wtedy się żyło chwilą, dobre numery się waliło. Mięśnia w czerwusorze byli tą prawdziwą siłą. Mogiłą dla ludzi, którzy chcieli nas dojeżdżać. Przyjeżdżali, dojeżdżani, odjeżdżali w przepaść. Zniecam prologiem te ulice opowieści. Ochota i Pruszków, bandyckie pieśni. To jest prawdy przekaz, niekłamliwe treści. Ty słuchaj i weź si to do swego mózgu. Lata 90. Ochota i Pruszków. Ja jestem bitem i daję tobie prawdę.
długoletnim stażem, puchy historii nie kradnę. Żeby było jasne, ważne, robię to z mięśniakiem, moim dobrym ziomkiem i dobrym dzieciakiem. Tymczasem się żegnam, czekajcie na następne moje wersje, teksty prawdy, wtedy bańka pęknie. Cały czas napierdalać, lecieć, nawijać i robić hałas. Mógłbym tak cały czas napierdalać, kleić, nawijać i robić hałas. Następna nuta to będzie zamach w ramach projektu Bandyckie Czasy. Ochota i pruszków niszczy bez pracy, prawdę kompasy bez krok i kłamstwa. Hasta, żenady, przesady i szajstwa, po prostu bez ugarstwa. Zapraszamy Państwa. Yo. Zapraszamy Państwa. Zapraszamy Państwa.